Yo widzowie, witam serdecznie. Z tej strony Fighter Jack. A to kolejny materiał na moim kanale. Dokładnie. To jest kolejny odcinek z serii Jak najszybciej do 1000. Dokładnie. Serii nie porzuciłem, jest kontynuowana. To jest specjalny odcinek. To jest specjalny odcinek, ponieważ jest to odcinek tematyczny. Halloweenowy, dokładnie tak. Ja zapraszam Was do oglądania i na samym początku jeszcze poproszę o suba, lajka i miły komentarz tam na dole, bo uważam, że miałem fajny, ciekawy pomysł na odcinek i uważam, że wyszedł, więc bardzo proszę o suba, lajka i miły komentarz. Aktualnie mamy 658 subskrypcji, więc do 700. Już niedaleko. Fajnie, suby lecą. Oby tak dalej. Trzymajmy tak. I co? Zapraszam do oglądania. Będziemy szukać. Czego będziemy szukać? Nie wiadomo. Na dobrą sprawę. Bestii. Będziemy szukać bestii. Będziemy szukać... Nie wiem. Może duchów? Może demonów? Może kosmitów? Nie wiadomo. Aczkolwiek uważam, że dzisiaj, w nocy 31 października, uda się coś znaleźć. Wydaje mi się, że uda się coś znaleźć. Wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Gdzieś tutaj czyha bestia. Mam latarkę. Będziemy szukać mroczne miejsca i sprawdzimy, czy jakieś bestie istnieją. Może natkniemy się na jakiegoś psychopatę, seryjnego mordercę, albo nie wiem. Zobaczymy po prostu. Więc co? Życzymy jego oglądania. Zacznijmy poszukiwania bestii. Idziemy sobie w dół, odpalamy latarę, szukamy potwora z bagiem, na pewno czyha, istnieje tu jakiś mroczny potwór z bagiem, jestem przekonany, tu jest rzeka i jestem przekonany, że z tej rzeki na pewno coś dzisiaj wyszło. Na pewno. Jestem święcie przekonany. Generalnie strasznie dużo roślinności. A potwory... Co to zaszeleściło? Jaka schiza. Polecam oglądać w nocy. Potwory uwielbiają takie właśnie tereny bagniste. I... O kurde. Romper. To niezły romper. Czy to nasz potwór? Nie wiem. Boże, coś tu przyleciało. O mój Boże, ale schiza. Jest mrocznie. Spójrzcie na te drzewa. One są mega mroczne. Może UFO jest gdzieś tam w kosmosie. Znaczy, na pewno jest, ale może akurat lata nade mną teraz specjalnie, bo widzi, że poszukuje jakichś paranormalnych i niezidentyfikowanych obiektów. Dobra, lećmy do innej lokalizacji, ponieważ przeczuwam, że bestia mogła stąd wyjść i podążyć inną drogą. Gdzieś indziej, w jakimś innym celu. Chodźmy stąd. Okej. Jesteśmy w kolejnej lokalizacji. Tu znajduje się śmietnik. Wejdźmy tam. Sprawdźmy, czy nie ma jakichś potworów. Ogólnie to strasznie tu capi. Niewyobrażalnie tu śmierci. Mogę sobie zwiększać moc latarki.
ale taka wystarczy. Tu mogą być jakieś trupy, zombiaki, wilkołaki, albo co gorsza. O Boże mój, wszystkiego się boję, ja cię kręcę, nadepnąłem na jakiś papuch. Mogą tu być, co gorsza, menele. Tak, żule i bezdomni. No bez jaj. No przecież w tym normalnie schowałby się człowiek. W sensie można by wrzucić ciało. No bez kitu, można by. Może coś jest w drugiej części. Tego nie wiem. Aczkolwiek wyczuwam bestię. Jest niedaleko. Więc lećmy stąd. Ja już chyba wiem, czego szukamy. Mega tu ciemno. To zapewne jest jakiś morderca. Tak. Wydaje mi się, że bestia jest mordercą. Wydaje mi się, że może to być niegdyś człowiek, który gdzieś tam się zatracił i zmienił w coś okropnego. Wydaje mi się, że bestia może znajdować się tutaj, gdzieś bardzo, bardzo blisko. Boję się świecić. Serio. Masakrycznie się boję. Wydaje mi się, że docieram do miejsca, w którym bestia może mieć... O mój Boże, czy to ciało? Czy to zawinięte ciało? Co jest grane? Zgasły światła. To wygląda jak miejsce, w którym można by kogoś zabić. Dobra, widzowie. Ja mam schizę. O mój Boże. Ja mam schizę przed chwilą. Ej, serio, widzowie, przed chwilą myślałem, że tamte krzaki to jacyś ludzie. No, to nieźle. Ja... Serio wyczuwam bestię. I serio myślę, że jest niedaleko. Bardzo blisko. Ulotnijmy się stąd, zanim bestia nas dorwie. Prawdopodobnie wyczuła nasz zapach i być może teraz poluje na mnie. Lećmy stąd. Przed chwilą widziałem bestię. Tak, przed chwilą ją widziałem. Niestety nie dałem rady jej nagrać, ponieważ akurat sprawdzałem godzinę. Ale jestem pewny, że widziałem bestię i jestem pewny, że mnie wyczuła. Czuję się zagrożony. Czuję się... niebezpiecznie. W sensie czuję, że nie jestem bezpieczny. Więc lepiej będzie uciekać gdzie się da i ukryć się gdzieś. Jak najszybciej to możliwe. No i zapomniałem dodać. Lećmy stąd. Postanowiłem, że będę śledził bestię. Znajduję się przed mieszkaniem, do którego bestia weszła. O dziwo, drzwi do tej klatki były otwarte. Być może drzwi do tego mieszkania też są otwarte. Chcę się przekonać i uwiecznić w końcu na kamerze bestię, a potem się ulotnić i zyskać sławę jako znany, uszanowany łowca bestii. Sprawdźmy, czy owe drzwi do mieszkania również są otwarte. Otwarte. No to co, widzowie, wchodzimy tam. Ciemno i mrocznie. Żeby ograniczyć
Dźwięk. Idziemy. Jest mrocznie. Strasznie ciemno i mrocznie. Wejdźmy może najpierw do kuchni. Aczkolwiek myślę, że bestii tu nie ma. Tak. W kuchni nie ma bestii. Chociaż palniki stają się jeszcze ciepłe. Chyba coś gotowała. A i zegarek źle chodzi, bo jest 3:33, a nie 6:37. To nieźle zegarek chodzi. Sprawdźmy którykolwiek pokój. Może być ten na środku. Wentylator się włączył. Najwidoczniej jest na czym w ruchu. Sprawdźmy, czy tu jest bestia. Boję się, że bestia może być za tą kotarą. Dokładnie, czyli po prostu pod prysznicem. Sprawdźmy to. Dorwałem bestię. Postanowiłem, że nagram taki filmik z okazji Halloween. Chciałem nagrać coś tematycznego. Mogłem nagrać jakieś chodzenie po lesie albo po cmentarzach, ale w lesie za bardzo bym się obsrał, podejrzewam, a po cmentarzu nie można chyba to bezczeszczenie grobów. Ale ja nie chciałbym bezcześcić grobów i szanuję ludzkie groby, więc bym sobie odpuścił. A w lesie w sumie bałbym się dzikich zwierząt. Więc mam nadzieję, że taki filmik kogokolwiek usatysfakcjonował. Ja miałem bardzo dużo fanu i frajdy nagrywając taki filmik. Miał być początkowo straszny, ale dodałem tam swój zryty humor. No i wyszło chyba bardziej bekowo. No ale mam nadzieję, że się po prostu podobało. Cóż, to chyba tyle w tym materiale. Ja muszę lecieć już spać, bo jestem mega zmęczony. Jest późno, więc co? Ja byłem Fajterciak. Do następnego. Widzimy się za parę dni. I jo. I can see you.
Ho, 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 ho.